No i przysiadła sobie na Minelabie. Na placu zabaw. Przepiękna, śliczna ważka. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinek całkowicie wykopkowy. Na początku ja już polatałem po tych placach zabaw, więc zobaczycie tylko, co się tam na nich wydarzyło. Bardzo króciutko, bo dzisiaj spotykam się po raz pierwszy po ponad 3 tygodniach nieobecności w Szczecinie z Arkadiuszem Moralesem, więc morda mi się już cieszy, moja nieogolona, na samą myśl. Dobra, krótko z placów i my widzimy się już z Arkiem. Zapraszam na odcinek. Rozgrzeweczka na placach zabaw. Miałem nie nagrywać, ale na tym placu wyszedł Bum Bum, czyli traktor. Traktor, czyli Bum Bum. Oksy fajne. I teraz pod ławeczką 5 zł i 2 eurocenty. No i masa klepaków wcześniej. I jakieś eurocenty jeszcze gdzieś tam były. Dobra, kilka placyków, szybkie strzały. Nie wiem, dużo 10-groszówek, 12 eurocentów, ciągniczek, okulary, jakaś rakieta na oko. Około 7 zł. Dobra, lecimy do Areckiego. Tak jak obiecałem, jest Jon. Miały być od razu wykopki, a to będzie wstęp do tych wykopek. Cześć Arkadiuszu. Dzień dobry. Nie widzieliśmy się ponad 3 tygodnie i obiecałem Arkowi ku przystrodze. Nie chciałem tego robić, ponieważ... Nie chciałem. No ty bardzo chciałeś, naciskałeś, że nieważne... No, tego już nie nacisnę. Jaka będzie ich twardość? Zażyczył sobie krakowskiej obuważanki, więc Łukasz, przyjaciel, przywiózł mu ten ślub. Dawaj. Ale mnie. Poczekaj, weź, wyciągnij tego jednego i stuknij mi tym w głowę. Słuchajcie, trochę sezamu wypadło, tym można zabić. Gdzie, z głowy ci wypadło sezamu? Tak, mam łupież sezamowy. Aha. Ja nie mam, słuchajcie, nie dobra, mam, chowaj to. Nie mam zębów, słuchajcie, mam są twarde obuważanki. Są twarde jak kamień. Mleko sobie kupię. I właśnie, jak mówiłem o tym, że one będą twarde, kiedy się je świeżutkie na miejscu, uparł się i powiedział, przywieź mi, jak stwardnieją, to se namakam. Namakam w piwie. Sobie. Namakam se w piwie. W mleku. Na piwa nie piwa. Dobra, lecimy, słuchajcie. Widzimy się. Czasu nie ma, dawaj, bo widzimy się już. Samo już, się nie wykopie. Już na wykopkach się widzimy, także już jest wesoło, obuważanki dojechały, kamienie z Małopolski. Smacznego ci życzę. Z dziurką. Smacznego ci życzę. Ciekawe jak biją. Mhm. Na razie. Pierwszy sygnał na łące. Takie cudo. Złomiszcze. Pierwszy fajny fant. Na szczęście nie dziabnąłem. To nie ja to tak wygiąłem. Zobaczcie, jakie ładne jakieś okucie. Jakaś ozdoba od czegoś. Da się chyba to wyprostować, ponieważ jest z dość grubego metalu. Ale zajmie się tym oczywiście pan Arek, jak go tylko spotkam. No mega. Pierwszy piękny fant. Przydreptał Arek na bajerę. Słuchajcie, tu była ta blaszka. Odsuwaj się. A teraz czyżby pierwszy moniak? Dosłownie obok tego. On już patrzy, czy to nie PRL. To może być nawet PRL. Grunt, że jest pierwszy moniak. To będzie Adolf. Adolf. I to będzie Adolf. I to będzie znowu piąteczka. A piąteczkę trafiłem. Znowu? No bo teraz trafiłem piąteczkę też na warmi. Piątka Adolfowa, obok sygnału, rok 41, 1900 oczywiście. No i fajnie, pierwszy moniak, ekstra. Tu w tym miejscu jest dołeczek po kimś, nie wiem, może po ostatnich wykopkach u Arka, jak były dziewczyny. A tu obok pada takie cudo, pozłacane, jak widzicie. Nie wiem, czy to jest element jakiejś biżuterii, czy coś, jakaś osłona od jakiegoś przełącznika mechanicznego, czy co. No tak to wygląda. Wygląda to po prostu jak kawałek spinki od mankietu, a to by było szkiełko. Jeżeli się mylę i ktoś ma pomysł, to oczywiście w sekcji komentarzy proszę o jakieś info. Piękny sygnał. A tym sygnałem okazało się kawałek aluminiowej rurki i to mi wygląda na taki, wiecie, krzesełeczko. PRL-owskie, aluminiowe, ala turystyczne. No i było dość głęboko. Wypadła kolejna rzecz. Ja już widziałem, że to jest guzik.
ale ten guzik chyba będzie fajny. I nie dlatego, że coś nad nim jest, bo nie wiem, czy jest, ale chodzi o jego kształt. Ośmiokątny. No dobra, oczyszczę go sobie, ma łóżko. Oczyszczę go sobie, porobię zdjątka, więc jak coś będzie na nim, to będziecie widzieć na końcu. Wicherek i wiaterek się zrywa, a tu mi wypadł amoniak. I tym razem to będzie pyryly. Rok 1966, pozdrawiamy. Po średnicy zapewne 10 groszy. Tak jest, nie przedłużam, lecimy dalej. Na skraju działki, to nie jest las, to jest kilka drzew i obok jest już teren kogoś innego. Wypada moniak, a tym moniakiem tym razem będzie znowu Adolfinio. Jedyneczka, już Wam pokazuję. Znowu widać gapę, nawet chyba powiem Wam, że lepiej niż tamtą. Rok, dobra, 40 któryś, żeby nie przeciągać, jest jedyneczka. Różnorodność jest, a to tygryski lubią najbardziej. Tym razem stara, zardzewiała, żelazna klamra. Tam sobie rzuciłem plecak, tak się tu kręcę wokół i te wszystkie fanty są z tej okolicy cały czas. I teraz wypada kolejna krągłość, wygląda na fenola, może na grosika, albo na coś małe. Srebro! Kolejny wypad! Dopiero wróciłem z warmi, to jest pół silver grosza. No ja pierdzielę. Na warmi wykopałem calaka. Proszę bardzo, jedna, druga silver groszen 1800. O Jezusiku, 25. Obmyję, obczyszczę, pokazuję. Yes! Kolejne sreberko. Teraz takie cudo wpada. Kurde, nie wiem, czy to nie była jakaś ozdoba. No szkoda, że to jest tu połamane. Tu chyba też jest pęknięte. Pokręcę się w koło tego. Może będzie tego więcej. Czy elementów tego czegoś. Chociaż śmiem wątpić, ale... ale znajda fajna. Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje. Krągłość za krągłością. Albo wielki guzik. Albo mi to wygląda na trzy fenole pruskie. Guzik to nie jest. Bo to będą prusaki. Tylko co to jest? Korona bycza. O, ho, 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 to cztery. Cztery fenole. 1832. Nie mam takiej monetki jeszcze. No cudo! Cudo! Ale kurna strzał! Ja pierdzielę! Ale to jest patelnia. No nie, no jest większy od trójki. Mega! Mega! A żeby nie było, plecak jest tam. Z tego dołeczka, słuchajcie, wypadło coś, co wykopałem po raz pierwszy w stanie agonalnym, ale to nie ma żadnego znaczenia. Majówka. 1935 rok, tak jak mówiłem, stan agonalny. Wy tu już po lewej stronie będziecie widzieć, jak ta odznaka, odznaczenie powinno wyglądać. No powiem Wam, że ja jestem przeszczęśliwy. Tu jakieś napisy, producenta zapewne. Ja mam dzisiaj dzień konia, srebro, cztery fenole pruskie. I teraz to, nie? Nie wiem jak tam uarka, bo poszedł na drugą stronę, ale ja jestem, kurwa, przeszczęśliwy. Po prostu mega. No, pojawił się Arek i Fifi. Cześć w ogóle, Fiflak, bo się nie przywitaliśmy. Arecki, jak tam moje znajdę? Dobra, więcej nie przyjadę. Przyszedł pogratulować mi i właśnie nie tego sreberka, ale ta pruska czwórka i majoweczka moja pierwsza zajechana, ale wiadomo, że to majówka, więc ja się cieszę. Chciałem nadmienić, że masz zajebistą czapkę. Jaką czapkę?
Dzisiaj kurczaka zrównajemy na obiad. No na razie. To będzie jeden z ostatnich sygnałów. I ja wiem, co to jest. Ja wiem, bo mnie Arek naumiał. To jest jeden z obciążników do starej siatki rybackiej. Tu była przeciągnięta sieć. Jakieś tam supły, ujemuje, dzikie węże. Pociągadełko od jakiejś szuflady, komody wkręcane. Fajne. Ja już zmierzam do auta. No to lecimy podsumowanie. Te piękne kwiatki to arka z Nightki. Plus ten pokrywka od imbryczka lub czajniczka. Arek, jedna moneta. Ponieważ miał awarię sprzętu. Jak ty powiedziałeś, rozje. No. Nie, że rozje, tylko. No się po prostu. Rozszczapierzył mu się. Wykrywasz. Rozkodował, rozblokował. Słuchajcie, no moje fanty, no co ja mam wam powiedzieć? No dzisiaj mega dzionek. Ta piękna ozdoba wyprostowana. Guzik ośmiokątny. 3, 4, 5 monet, w tym sreberko. Pół silver grosza. 4 fenigi. Pierwszy raz wykopane. 2 adolfy. To Arek mówi, że jest zegarek, tak? Tak, to jest koperta. Koperta od zegarka. Znaczy nie koperta, tylko obudowa, znaczy bo koperta obudowa, to tyło. Tak. No i to jest jednak od siatki, tak jak myślałem, starej rybackiej. No i tak to się wszystko prezentuje. Arku, mógłbyś to otworzyć, bo to jest twój fan wypadu. Ja. Miał być precwę moim fantem wypadu. Tak, Arku, to jest dla ciebie fan wypadu. Tym razem z Warmii. Tym razem z Warmii specjalnie dla ciebie, przyjacielu, do twojej kolekcji, w kolorze złotym tym razem. Nie ma... No cieszę się. Wiem. Co mam powiedzieć. Wiem. Najlepszego. My za chwilę się widzimy od frontu i uciekamy na kawę. No i oczywiście zapomniałem, że jeszcze jakby było mi mało pierwszej czwórki, to jeszcze pierwszą majóweczkę swoją wykopałem, także rewelacja. Kochani, kochani, złomu wam jeszcze nie pokazaliśmy, ale złomu nie było dużo. Chyba u siebie. Chyba, przepraszam, Arek jakiegoś stopionego żeliwa znalazł. Stopek stopionego żeliwa, dość duży. Dziękujemy wam. Arek walczył z problemami technicznymi. Tak, rozprogramowałem co, no czyli poustawiałem jakiś poprzestawiał, sobie tam, poprzestawiał, wykrywasz nic potem. Nie byłem w stanie nie mógł potem wrócić do tego, więc... Więc tylko mi się dzisiaj fartnęło, a ja czułem... A ja czułem, żeby dzisiaj iść na prawą stronę tej drogi, nie na lewą. Czułem, że ta prawa strona mnie dzisiaj zaskoczy i zaskoczyła piękną jakąś broszką. Uwielbiam takie rzeczy. Czwórka przede wszystkim, pierwsza znaleziona. Pół silverka. Sreberko też cieszy. To nie jest tak, że my się nie cieszymy z tych sreber, ale uwierzcie mi, ta broszka, ta czwórka przede wszystkim, no to są fanty, które cieszą. Bo czwórki jeszcze nie znalazłem. No właśnie, a ja też czwóreczki nie znalazłem. Jeszcze pierwsza i w pięknym stanie. Więc wypad jak najbardziej udany. PRL, coś tam współczesnego, coś starszego. Mega. Wiem, że wyglądamy jak imbecyle, ale nie, co no tam? Ja jestem wikingiem. A ja jestem Johnem Lennonem. Trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie Rafała, brata. Nie wiem, co robiłeś, bo nie zwróciłem uwagi. Pozdrawiamy Rafała, pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że mnie wspieracie, że jesteście. Do następnego. Na kurczaka. To się więcej nie powtórzy. To się wytnie. Nara. Wytniemy.